Ćwiczenie medytacja Jedną z najskuteczniejszych praktyk duchowych jest medytacja. Jej celem jest poszerzenie zakresu percepcji, otworzenie się na widzenie peryferyjne, zwrócenie uwagi na to, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy uspokojenie umysłu, pogłębienie zdolności do obserwacji i wniknięcie w naturę bycia, istnienia oraz świadomości. Wśród ludzi istnieje podział na zwolenników medytacji oraz przeciwników niektórzy znów pozostają neutralni. Podział ten wynika z różnego rozumienia praktyki i posiadanych filozofii. Niedoświadczeni boją się samej praktyki i są niepewni ze względu na jej kulturowo-mistyczny charakter, wynikający z etykietki ruchu New Age lub nieprawidłową interpretację wschodniej ezoteryki. Inni stwierdzają, że medytacja nie jest dla nich, czują się niegotowi lub uważają, że jest im niepotrzebna. Część twierdzi, że nie ma na nią czasu i korzysta głównie z formy praktyki nieformalnej. Jeszcze inni osiągają to, czego chcieli i porzucają praktykę, wracając do normalnej codzienności życia. Możesz też spotkać się z przekonaniem, że medytacja jest w zasadzie tym samym co świadomość, dlatego nie trzeba medytować wystarczy być w tu i teraz. Kiedy zauważysz, że zawsze jesteś w tu i teraz, bo mamy do dyspozycji tylko moment bieżący, w Twojej głowie może narosnąć wątpliwość o to, czy warto medytować, czy nie. W zasadzie to zależy, w jakim stopniu jesteś świadomy tej teraźniejszości. Można być w tu i teraz z rozchucianym umysłem i kaprysami, a można być też w spokoju i równowadze. Mając świadomość istniejących podziałów, przez całą długość tej książki będę jednak zachęcał Cię do praktyki medytacji. Uważam, że ten jeden, można by rzec, mistyczny nawyk jest kluczem do zrozumienia i poznania tego, czym jest świadomość, przynajmniej na samym początku. Myślę, że praktyka jest ważna, gdyż interesując się rozwojem duchowym w samym tylko stopniu intelektualnym, można mieć trudność w uchwyceniu sedna przekazu. Dzieje się tak, ponieważ, mając styczność z jakąkolwiek duchową religią, filozofią, kulturą czy nauczycielem, będziesz pod wpływem określonego systemu wierzeń. Wiedza, mądrość oraz zrozumienie intelektualne duchowych prawd jest bardzo ważne, ale dopiero praktyka daje wgląd w to, o czym mowa. By lepiej zrozumieć matematykę, potrzebujemy rozwiązać trochę równań, aby ją uchwycić. Bez robienia zadań kompletnie nic nie zrozumiemy. Jednakże ostatecznie pozostawiam decyzję Tobie. W gruncie rzeczy, w rozwoju duchowym nie tyle chodzi o to, aby dodawać do swojej głowy dodatkowe sieci przekonań. I coś, w co musisz wierzyć. Jest wręcz odwrotnie. Chodzi o to, aby usunąć z tej głowy to, co jest już nieaktualne i wiąże się z oporem przed poznaniem świadomości, oraz by zrobić porządek z tym, co jest niezbędne do życia. Uważam, że duchowość nie jest tym samym co religijność, choć każda religia zawiera w sobie formę duchowości. Nie musisz wierzyć w nic szczególnego, aby być osobą spełnioną we własnym byciu. Jeżeli preferujesz udział w jakiejś wybranej religii, śmiało idź swoją ścieżką ku poznaniu siebie. Jeśli wolisz podejście świeckie, nie wiążące cię z żadną doktryną, to również jest w porządku. Nie musisz nawet wierzyć w oświecenie, aby kroczyć tą drogą. Twoja osobista ścieżka duchowa sama cię odnajdzie, w chwili, gdy nakierujesz swój wewnętrzny kompas na wyznaczoną trajektorię poznania świadomości. Sztuka medytacji dzieli się na praktykę formalną i praktykę nieformalną. Praktyka formalna polega na wydzieleniu w ciągu dnia określonego odcinka czasu i stosowaniu się do określonej techniki medytacji w ciszy i w odosobnieniu. Praktyka nieformalna natomiast nie wymaga żadnej specyficznej techniki, poza ciągłym sprowadzaniem swojej uwagi do tego, co dzieje się w Twoim doświadczeniu tu i teraz. W praktyce formalnej siada się w specjalnie wyznaczonym miejscu określonej porze dnia, stosując specyficzną technikę. Natomiast praktykować nieformalnie możesz, na przykład, podczas jazdy samochodem, będąc uważnym swojej jazdy, drogi, otoczenia, podczas mywania naczyń, dokładnie obmywając każdy talerz czy sztuciec, podczas rozmowy z przyjacielem, uważnie słuchając drugiej osoby, utrzymując stały kontakt, podczas codziennych obowiązków. I wykonywanej pracy zawodowej. Osobiście jestem wielkim zwolennikiem obu podejść, ze względu na to, że żyjemy w społeczeństwie bardzo szybko pędzącym do przodu i materialistycznie nastawionym na rozwój i ekspansję. Stosowanie samej praktyki nieformalnej może być niewystarczające na co dzień, gdyż bardzo łatwo ulegamy rozproszeniom i nawałowi obowiązków ze strony otoczenia. Aby zoptymalizować swoje postępy, Warto jest korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi i technik do tego, aby stale pogłębiać bezpośredni wgląd w swoją prawdziwą naturę. Istnieją tutaj pewne wyjątki. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz zająć się bardziej swoim życiem materialnym, doświadczasz problemów natury psychologicznej, które wymagają dodatkowej opieki, boli cię głowa lub czujesz nudności i chcesz odpuścić praktykę, zrób to. Z praktykami duchowymi i rozwojowymi, jak ze wszystkim w życiu, można przesadzić i warto mieć to na uwadze. Nie chcę, abyś czuł się winny czy niewystarczająco dobry, bo nie jesteś w stanie lub nie chcesz w tej chwili medytować. Jeśli poczujesz gotowość, by siąść samemu ze sobą w ciszy i zagłębić umysł w istocie jego istnienia, medytacja przyjdzie do ciebie sama. To, co tutaj proponuję, to różne techniczne punkty widzenia. Które mogą posłużyć Ci jako inspiracja do dalszej praktyki. W jaki sposób rozpocząć praktykę medytacji? Zacznij od postanowienia, że chcesz zacząć to robić. Jeżeli zależy Ci na wewnętrznym spokoju, balansie i bezpośrednim zrozumieniu największych duchowych prawd, polecam zaprzyjaźnić się z tą praktyką. Aby mieć rezultaty w dowolnym obszarze Twojego życia, trzeba się zaangażować i poświęcić część swojego czasu, aby opanować kwestie techniczne, buduj swoją praktykę stopniowo. Nie radzę testować od razu wszystkich technik jednocześnie, gdyż można się pomieszać. Za chwilę przedstawię Ci kilka metod medytacji, ale już na wstępie chcę Ci powiedzieć, że dużo ważniejsza jest konsekwencja w praktyce i budowaniu nawyków niż technika, jaką się posługujesz. W miarę praktyki będziesz odkrywał coraz to nowsze niuanse kryjące się w Twoim doświadczeniu. Daj sobie czas na budowę fundamentów. Pamiętaj o tym, aby pomyśleć o pozytywnych i długofalowych korzyściach, które przedstawię w dalszej części. Stwórz dla siebie czas na medytację. Jedną z najpowszechniejszych wymówek, jakiej używają ludzie, gdy słyszą o medytacji, jest to, że nie mają na nią czasu i nie potrafią medytować, przez co przekonują się, że praktyka na pewno nie jest dla nich. Jeżeli chodzi o problem braku czasu, można skorzystać z praktyki uważności w życiu codziennym lub wykroić dla siebie kawałek wolnego miejsca z codziennego planu obowiązków i zajęć. Odpowiednie miejsce Zlokalizuj miejsce, w którym będziesz chciał medytować. Może to być wolny kącik twojego pokoju, pobliski park, a może nawet i las. Możesz również odwiedzić okoliczny ashram lub centrum jogi. Reguła jest prosta: wybierz dla siebie miejsce, w którym czujesz się najlepiej i masz pewność, że nic cię nie będzie rozpraszać. Postaraj się, aby było to miejsce, w którym możesz medytować regularnie. Chodzi o zbudowanie trwałego, długoterminowego nawyku, który przyniesie ci ogromną ilość korzyści w perspektywie czasu. Odpowiednia postawa. W różnych praktykach jogi i pranayamy. Stosuj się pozycję lotosu, w której zakłada się nogę na nogę na wysokości bioder. Istnieje również możliwość podłożenia pod pośladki poduszki, aby twoje kolana były poniżej bioder, następnie jedną nogę podsuwa się pod krocze, aby pięta dosłownie dotykała podnóża twoich narządów rozrodczych, a drugą nogę tylko się dosuwa. Możesz również wykorzystać siat turecki. Podczas siedzenia bardzo ważna jest wyprostowana sylwetka. Pozwala na przepływ energii wzdłuż kręgosłupa. Możesz utrzymywać prostą postawę samodzielnie lub oprzeć się o coś pionowego, na przykład ścianę. Chcąc medytować przy ścianie, warto jest podłożyć pod plecy jakąś poduszkę. Możesz spróbować medytować również na krześle. Jeżeli chodzi o postawę, najważniejsze jest takie ułożenie ciała, które umożliwia pełną swobodę w przepływie energii przy jednoczesnym minimalizowaniu dyskomfortu. Chcąc medytować ponad 30 minut, należy wybrać taką pozycję, która umożliwi ci bycie w całkowitej uważności, tak abyś nie przysypiał i jednocześnie zapewni taki komfort, abyś nie zniechęcał się do dalszej praktyki. Niektóre osoby zgłaszają, że nie mogą medytować z wyprostowanymi plecami ze względu na ból w kręgosłupie. Wtedy można wypróbować praktykę na leżąco, Na twardej podłodze z wykorzystaniem maty do jogi. Należy tylko zadbać o to, aby medytacja nie zamieniła się w drzemkę. Odpowiednia pora. Wybierz dla siebie odpowiednią i stałą porę do medytacji. Chodzi o taką porę, w której nikt ani nic nie będzie w stanie zakłócić ci spokoju, i jednocześnie będziesz wystarczająco uważny, aby móc zaangażować się w praktykę. Przykładowo, może być to z samego rana, zaraz po wstaniu i zrobieniu porannej toalety. Lub zaraz przed snem. Odradzam medytować bezpośrednio po posiłku, lub w chwili, gdy jesteś śpiący, niewyspany lub przemęczony. Bicie kawy lub spożywanie kofeiny z innych źródeł, aby pobudzić się do medytacji, nie jest najlepszym pomysłem. Bardzo dobrze medytuje się również po lekkim wysiłku fizycznym, np. po spacerze na świeżym powietrzu, czy po ćwiczeniu jogi. Wyeliminuj dystraktory. Usuń wszystkie czynniki, które mogą cię rozpraszać podczas medytacji. Włącz tryb samolotowy w telefonie, wyłącz komputer, telewizor i inne grające urządzenia. Medytacja jest czasem dla ciebie. Uważaj na stosowanie muzyki podczas medytacji. Wyzwala ona konkretne uczucia i może prowokować wspomnienia. Wyjątkiem są medytacje prowadzone czy pliki dźwiękowe z określoną częstotliwością oraz relaksacja. Możesz traktować medytację jak trening w pogłębianiu kontaktu z samym sobą. Im mniej czynników będzie cię rozpraszać, tym głębiej poczujesz siebie. Stawiaj małe kroki. Zacznij od 5 minut dziennie, a następnie buduj swoją praktykę, stopniowo dodając 5 minut co tydzień. Zazwyczaj medytacja trwa od 30 minut do jednej godziny, ponieważ w 40 minucie zaczynają sztywnieć nogi. Aby wytrwać godzinę, potrzebny jest zaawansowany poziom wytrenowania. Gdybyś chciał zacząć od razu od godziny, przestrzegam przed tym, że może to być dla Ciebie szokujące i bardzo możliwe, że zradzisz się do praktyki. Używaj stopera. Stoper odmierzający czas jest świetnym sposobem na to, aby uziemić swoją medytację w życiu codziennym i mierzyć postępy. Używanie stopera działa również motywująco na budowanie nawyków. Bo dzięki niemu masz poczucie, że jesteś w stanie zrobić coś od początku do końca, tak jak sobie to postanowiłeś. Kilka słów o prowadzonych medytacjach. Prowadzone medytacje, te odsłuchiwane z nagrań audio, wideo, jak i te prowadzone przez instruktorów i nauczycieli, są równie skuteczne jak medytacja samemu ze sobą. Dostępne są również satsangi, gdzie poprzez spotkanie z nauczycielem Możesz pogłębić rozpoznanie świadomości. Poza nagraniami warto zbudować swoją własną praktykę, by nabrać większej samodzielności w medytacji. Jakiej techniki powinienem użyć? Jeżeli chodzi o wybór odpowiedniej techniki do medytacji, nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. Wybierz taką, która ci najbardziej pasuje. Ważne jest, abyś w efekcie dostrzegł wyraźnie zawartość umysłu oraz przestrzeń świadomości. W gruncie rzeczy, każda medytacja skupia się wokół podobnych założeń. Najważniejsze jest dotrzeć do czystości umysłu i percepcji ciała, tak abyś pozostał z obecnością świadomości i jej zawartością dokładnie taką, jaka ona jest. Zaczynając przygodę z jakąkolwiek techniką, warto zmniejszyć swoje oczekiwania względem rezultatów, co często sprawia, że te przychodzą znacząco szybciej. Z czasem poczujesz naturalną i spontaniczną chęć, by medytować w ciszy, co będzie stanowić dobry znak, że Twoje bycie w stanie naturalnym zaczyna się pogłębiać. Przegląd najprostszych technik medytacji. Uważam, że najważniejsze przy wyborze medytacji jest nasze nastawienie i wewnętrzna motywacja w tym właściwa dyscyplina, sumienność i zaangażowanie. Technika stoi na drugim miejscu. Dlaczego? ponieważ większość technik przynosi podobne rezultaty, a ludzie najczęściej rezygnują nie ze względu na to, że dana metoda jest zła, lecz dlatego, że brakuje im cierpliwości. Przeżycie doświadczenia mistycznego niekoniecznie dzieje się według Twojej woli i ono samo nie jest koniecznym warunkiem do skutecznej medytacji. Podobnie jeżeli chodzi o oświecenie ono zawsze przychodzi czysto spontanicznie i to w najmniej spodziewanym momencie. Nie chcę, abyś rozpraszał się oczekiwaniami jakichś efektów. Możesz rozpoznać obecność świadomości już teraz, pogodzić się z własną śmiercią, zapomnieć o sobie, zatracić w tu i teraz, a twoja uwaga zapadnie się spontanicznie w obecności, pozostawiając cię z poczuciem niesubstancjonalności doświadczenia. I nie trzeba do tego setek godzin medytacji, choć nie ukrywam jest to dość rzadkie. W większości przypadków tak się nie dzieje od razu. I praktyka jest wskazana choćby po to, aby wyćwiczyć sprowadzanie uwagi do wnętrza swojego bycia i uniezależnić ją od warunków zewnętrznych. W miarę czytania tej książki będziesz miał coraz szerszy pogląd na to, jak wygląda doświadczenie niedualne. Każdy rozdział pisałem w taki sposób, aby stanowił on dla ciebie pewnego rodzaju prowadzoną medytację w życiu codziennym, tak abyś mógł dotrzeć do prawdy na własną rękę z różnych perspektyw. Dlatego właśnie nie chcę, abyś rozpraszał się poszukiwaniami praktyk, ale skupił na tym, co jest istotne. Jeżeli chodzi o wybór praktyki medytacji, wybierz taką technikę, która najlepiej rezonuje, współdziała z tobą. Możesz przykładowo wybrać jedną technikę, popróbować ją na sobie przez okres dwóch miesięcy, następnie wybrać kolejną i znów ćwiczyć ją przez dwa miesiące. Z upływem czasu, gdy będziesz nabierał doświadczenia, stopniowo będziesz mógł wyrobić sobie swoją własną praktykę w oparciu o swe preferencje, styl życia oraz kontakt z ciałem i świadomością. Medytacja za zen z japońskiego siedzieć w zen. Medytacja wywodzi się z filozofii buddyzmu zen. Możesz zetknąć się również z pojęciem shikantaza, które określa po prostu siedzenie w ciszy, metodę bez metody. Polega na uważności i praktykowaniu obecności, pozostając z tym, co jest. Poprzez proste siedzenie, obserwację umysłu i porzuceniu kontroli i przywiązania, umysł zaczyna się uspokajać, co pogłębia uważność i wgląd w naturę niesubstancjonalności świadomości. Medytacja Vipassana. Vipassana wywodzi się z tradycji buddyzmu, dokładniej z tradycji Terewady. Oznacza wgląd w prawdziwą naturę rzeczywistości. Jej głównym celem jest eksploracja nietrwałości, cierpienia lub niezadowolenia oraz realizacja tzw. no-self oświecenie. Technika ta jest bardzo podobna do zazen, z tym, że dodatkowo kładzie się w niej nacisk na aspekt koncentracji siamada. Zazwyczaj jest to oddech. W naukach buddyjskich, studiując poziomy wglądu, zrozumienie podczas medytacji, Najczęściej wyróżnia się poziomy realizacji, tak zwane jhanas. Poziomy te można również odnieść do innych praktyk, ponieważ pomagają one odnaleźć punkt odniesienia w stosunku do tego, czy stosowana praktyka działa poprawnie. Przykładowe poziomy wglądu mógłbym przedstawić w poniższy sposób: Eksploracja niedualności i przemijalności. Każdy początkujący praktyk medytacji najpierw oswaja się z własnym umysłem. Tutaj należy nauczyć się poprawnego stosowania techniki oraz sztuki oswojenia się z naturą ludzkiego umysłu. Na początku każda medytacja zdaje się zmuszać do wykonywania określonego wysiłku i wywołuje poczucie dyskomfortu. Medytacja bezwysiłkowa. W pewnym momencie zaczynają zapadać się granice pomiędzy wkładaniem wysiłku w medytację, a pozostawaniem z czystą uważnością. Wszystko zaczyna stawać się płynne. Zapadnięcie się dystynkcji pomiędzy przyjemnością a cierpieniem, pojawienie się spokoju. Zaczynają znikać przywiązania emocjonalne i zgubne nawyki związane z trzymaniem się przeszłości i lgnięciem do przyjemności. Pojawia się niczym niezmącony spokój umysłu. Rozpuszczenie się wszelakich barier, ograniczeń i dystynkcji. Widzenie doświadczenia takim, jakie ono jest. Bezpośredni wgląd, stan niedualności. Wyzwolenie, oświecenie. Końcowym etapem medytacji jest zatopienie się w jedność z nicością i ze wszystkim naraz. Wyjście poza dualizm, cierpienia i przyjemności, uzyskanie wyzwolenia, mokszy, nirwany, oświecenia, świadomości absolutnej. Medytacja Pranayama. Pranayama jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik medytacji, polegającej na kontroli własnego oddechu. O ile w zazen najważniejsza jest obserwacja, wypasanie uważność i koncentracja, to w pranayamie istotę stanowi oczyszczenie ciała, umysłu i zmysłów, by pomóc uwadze zatopić się w jej własnym źródle. Prana stanowi kosmiczną energię życia. Stosowanie ćwiczeń oddechowych ma na celu podniesienie poziomu tej energii w ciele, umożliwiając tym samym zwiększenie stopnia uważności i świadomości. Pranayama bardzo często występuje w parze z ćwiczeniami jogi. Poprzez kontrolę oddechu rozpoczynamy pracę również z ciałem, ingerując w proces oddychania, który zwykle dzieje się automatycznie. Kontrola oddechu zwiększa świadomość emocji, pozwalając rozpuścić opór i wydobyć na wierzch nieświadomą treść umysłu. Praktyka umożliwia realizację kundalini, synchronizację wszystkich czakr i usunięcie blokad energetycznych z ciała. Ze względu na jej wysoki poziom zaawansowania, zalecam ćwiczyć pod okiem doświadczonego mistrza. Do najważniejszych technik pranajamy należą: Bastrika, wdech i wydech intensywny wzmocniony ruchem przepony. Kapalabati, technika oczyszczająca, wydech intensywny aktywny, wdech robi się sam poprzez rozluźnienie brzucha i przepony. Anulomaviloma na przemienne wdychanie i wydychanie powietrza przez pojedyncze dziurki nosa w celu oczyszczenia obiegu energii. Medytacje z mantrą Mantra z sanskrytu man – myśleć, myśl oraz tra – wznieść, ochraniać. Według oficjalnej definicji jogi jest mistyczną energią zamkniętą w solidnej strukturze dźwięku. Mantra podczas medytacji służy kilku celom. Stanowi obiekt koncentracji, wprowadza umysł w stan medytacyjny, pomaga w zaprzestaniu identyfikacji z potokiem myśli. Pomaga w nawiązywaniu i pogłębieniu kontaktu ze świadomością. Synchronizuje energię na poszczególnych obszarach energetycznych, na których się koncentrujemy. Medytacje z mantrą mają swój własny, unikatowy klimat. Bardzo ciekawym sposobem wykorzystania mantr jest praca z czakrami. Tematowi kundalini i czakrą poświęcam osobny rozdział. Każdej z siedmiu czakr przypisana jest odpowiednia sylaba będąca mantrą: czakra podstawy, lam, czakra sakralna, Vam czakra splotu słonecznego, ram, czakra serca, jam, czakra gardła, ham. Czakra trzeciego oka, krzam lub om. Czakra korony, om lub cisza. Do najbardziej znanych i powszechnych mantr należą om, uznawana jako pierwotny dźwięk powstania wszechświata, om manipadme hum, mantra bodhisatwy współczucia, om shanti shanti shanti, Pozwala na uspokojenie ciała, umysłu i mowy. Wyraża również pokój dla osoby, kolektywu oraz wszechświata. Om Gum Ganapataye Namah. Mantra pomagająca w usuwaniu przeszkód w życiu daje siłę i odwagę. Om Namah Shivaya. Znana jako wielka mantra zbawienia, odkupienia. Om Namah Shivaya oznacza dosłownie składam pokłon siwie. To mantra odnowienia, odnowy. Energia siwy niszczy naszą niższą naturę, by zrobić miejsce dla pozytywnego wzrastania. Om Namo Narayana. Mantra podtrzymująca porządek we wszystkim i całym wszechświecie. Pomaga w utrzymaniu balansu, harmonii i łagodności w życiu. Chroni i wyzwala energię pokoju. Soham, dosłownie, ja jestem, wyraża brak identyfikacji z ciałem i umysłem, by rozpoznać się w absolucie, nieskończonością Boga. Afirmuje rzeczywistość niedualistyczną. Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z medytacją, polecam zacząć od zazen i vipassany, a dopiero po jakimś czasie spróbować medytacji z mantrą. Chodzi o to, żebyś nie pomieszał praktyk i zbyt wcześnie nie zniechęcił się. Ile mantr, tyle ich znaczeń, ale jeżeli każdej z nich przyjrzysz się i zbadasz ich głęboki charakter, odkryjesz, że każda ma w gruncie rzeczy spełnić to samo zadanie: oczyścić umysł z mentalnego chaosu i przywrócić spokój. Medytacja z Koanem. Koan jest jedną z metod praktyki zen, polegającą na zadaniu uczniowi przez mistrza pewnego zwrotu, przypowieści lub pytania które jest tak sformułowane, aby nie dało się uzyskać jakiejkolwiek racjonalnej odpowiedzi. Celem koanu jest wyciszenie umysłu, aby uzyskać samorealizację i pogłębić kontakt z obecnością świadomości. Definicję koanu podaje tutaj raczej w formie ciekawostki, niżeli jakiejś konkretnej praktyki, bo jeżeli przyjrzysz się jakimkolwiek praktykom duchowym, szybko spostrzeżesz, że wszystkie są pewnego rodzaju koanem bez odpowiedzi. Jak brzmi dźwięk fletu bez otworów? Jak brzmi dźwięk klaśnięcia jedną dłonią? Możesz wykorzystać koan do medytacji. W tym celu wybierz dla siebie odpowiedni koan, a następnie usiądź z nim do medytacji. Celem nie jest uzyskanie logicznej odpowiedzi, bo jej jako tako nie ma. Chodzi raczej o to, aby wyzbyć się oczekiwania logicznej odpowiedzi. Porzucić ideologiczne znaczenie samego koanu. By zobaczyć bezpośrednią naturę czystej świadomości. Medytacja i praca z czakrami i kundalini. Zrozumienie podstaw funkcjonowania czakr i energii kundalini może mieć znaczący wpływ na to, jak będziesz interpretował odczucia w ciele i przeżywane doświadczenia duchowe. Wielu nauczycieli i mistrzów odrzuca to zrozumienie, aby nie dokładać dodatkowych interpretacji i nie rozpraszać od podstawowych nauk. Ogromnym niezrozumieniem jest naklejenie łatki ezoteryki na ten model. Rozumiem, że przyswojenie sobie części wiedzy pochodzącej ze wschodu przez ludzi zachodu może być trudne ze względu na materialistyczny paradygmat podejścia do rzeczywistości. W istocie rzeczy kundalini i czakry są bliżej nas, niż nam się wydaje. Postanowiłem, że podzielę się z tobą wiedzą i moim doświadczeniem, dlatego specjalnie poświęciłem temu osobny rozdział. Sądzę, że jeżeli kogoś naprawdę interesuje rozwój duchowy, to powinien przyswoić sobie co najmniej podstawy kundalini. Medytacja nieformalna Mindfulness Medytacja mindfulness jest tym samym co utrzymanie uważności w trakcie doświadczenia ludzkiego życia, podczas wykonywania codziennych czynności. Dodatkowo stosuje się przy tej praktyce nazywanie doświadczanych stanów umysłowych w tym emocji, uczuć czy nawet myśli. Takie podejście pozwala zachować dystans do tego, co pojawia się w umyśle. Uważność możesz praktykować w trakcie jazdy samochodem, wykonywania zadań i obowiązków, mycia naczyń, smarowania kromki chleba masłem, czy słuchania muzyki. Podczas czytania tej książki będziesz często spotykał się z moją prośbą o bycie uważnym w chwili obecnej. Pokażę Ci, czym jest uważność i jak być uważnym, wskazując na to, co jest najważniejsze pod różnymi kątami. W rozwoju duchowym bardzo często odchodzi się od praktyki formalnej, medytacji siedzącej na rzecz praktyki nieformalnej, uważności w ciągu codziennego dnia, uznając ją za ważniejszą. Chodzi o to, aby duchowość nie stała się ucieczką od codziennej pracy, zmagań życia czy obowiązków, i by móc ćwiczyć w trakcie wykonywania jakiejś czynności. Medytacje prowadzone. Prowadzone medytacje stanowią pewnego rodzaju rusztowanie, wspornik do tego, abyś przy pomocy nagrania audio, wideo czy samego mistrza na żywo mógł pogłębiać kontakt z jaźnią. Jeżeli jesteś na początkowym etapie słuchania nauczycieli, czytania książek i wspierania się prowadzonymi medytacjami, rozważ stopniowe wprowadzanie własnej praktyki formalnej do codziennej rutyny życia. Oczywiście, wciąż możesz słuchać nagrań audio i wideo, według własnego uznania i preferencji. Twój umysł sam stopniowo będzie pogłębiał kontakt z jaźnią, aż po jakimś czasie utoruje sobie ścieżkę do czystej świadomości. Każda nauka, wiara, religia, filozofia nosi w sobie ziarno prawdy. Każdy nauczyciel duchowy posiada w sobie klucz otwierający drzwi do świadomości, jednak nie może on tych drzwi otworzyć za ciebie. Poprzez praktykę zwiększa się twoja gotowość by samodzielnie dojść do rozpoznania prawdy. Medytacje Holosync, Hemisync. Medytacje typu Holosync, Hemisync powstały z myślą o stymulacji obydwu półkul mózgowych przy wykorzystaniu odpowiednich częstotliwości dźwięków odtwarzanych w plikach audio. Mają na celu wprowadzić umysł w odpowiednio przygotowany do tego stan, najczęściej głębokiego relaksu lub medytacji. Są świetną metodą na to, aby wspomagać się przy praktyce medytacji, w tym przy ćwiczeniu koncentracji, zwiększania produktywności i załagodzeniu neurotyzmu. Możesz samemu sprawdzić w internecie dostępność tego typu nagrań i ocenić ich skuteczność. Jak praktykować? Usiądź do medytacji. W wyznaczonym miejscu, o wyznaczonej porze, z przygotowanym stoperem. Przyjmij odpowiednią postawę. Jeżeli medytujesz na siedząco, usiądź wygodnie na podłodze, poduszce, macie lub krześle. Jeżeli na leżąco, połóż się na czymś płaskim, co umożliwi ci bycie całkowicie uważnym w chwili obecnej, tak abyś nie przesypiał. Włącz stoper. Nastaw stoper na odpowiednią długość czasu. Polecam zamknąć oczy do medytacji. Jeżeli wolisz mieć je otwarte, to też jest w porządku. Stań się uważnym obserwatorem doświadczenia i pozostań nim przez całą długość praktyki medytacji. Skup się na wszystkich percepcjach, doznaniach, zmysłach. Wybierz swoją praktykę. Jeżeli wybrałeś zazen, dostrzeż, że każda myśl przychodzi z pustej obecności, która nie ma kształtu i formy, a następnie w niej samej się rozpuszcza. Nie staraj się na siłę koncentrować na tej pustce. Po prostu dostrzeż to, że pustka i myśli idą ze sobą w parze. Przyglądaj się wszystkiemu takim, jakie jest. Jeżeli wybrałeś Vipassane, dostrzeż rytm swojego oddechu i skoncentruj się na jego przepływie. Nie staraj się go kontrolować, lecz pozostań w pełni uważny jego działania. Jeżeli chcesz medytować z mantrą, zacznij swobodną recytację mantry. Możesz recytować ją w myślach. Umyślę lub mówić ją na głos. Podczas recytacji zachowaj pełną uważność na mantrze. Jeżeli śpiewasz ją na głos, akcentuj wszystkie głoski i sylaby śmiało i z przekonaniem. Dostrzeż swoje odczucia w ciele, nacisk pośladków o siedzenie, nacisk stóp o podłoże. Zwróć uwagę na ubrania, które masz na sobie. Dostrzeż rytm swojego oddechu. Ale nie staraj się go kontrolować. Nie wypieraj się własnych myśli, uczuć, odczuć czy emocji. Pozostań w pełnej obecności z tym, co się pojawia w twoim doświadczeniu. To, co się pojawia, nieprzytrzymywane na siłę, zaraz przemija. Pozwól, aby wszystko po prostu przemijało. Nie staraj się trzymać myśli, ale również do nich nie lgnij. Przez całą długość medytacji nie staraj się niczego kontrolować. Nie próbuj zatrzymać umysłu, wyzbądź się jakichkolwiek oczekiwań co do tego, jak powinna wyglądać medytacja. W miarę pogłębiania praktyki, umysł sam zacznie się uspokajać, a pusta przestrzeń zacznie stanowić coraz większą część praktyki. Czasem, szczególnie jeżeli jesteś początkujący, podczas zderzenia się z pustką mogą pojawić się negatywne emocje. Lęki, obawy i napięcie. Nakieruj swoją uwagę na te uczucia i zobacz, czym one są. Gdy zaczniesz je obserwować bez unikania, ich siła natężenia zacznie maleć, a one same zaczną znikać i rozpuszczać się z powrotem w pustce. Pozostań w jedności z obecnością, pozostań z czystą świadomością. Korzyści płynące z medytacji. Dostrzegalne już po około 2-3 miesiącach codziennego stosowania. Zwiększona otwartość na doświadczenie. Wyostrzenie zmysłów. Jedzenie lepiej smakuje, muzyka daje więcej radości i przyjemności, ogromną przyjemność sprawia dotyk drugiej osoby, jak i sama jej obecność. Otwartość na estetykę i sztukę, zwiększona wrażliwość estetyczna, zwiększona ilość wdzięczności. Otwarcie się na bezwarunkową miłość, zwiększona zdolność do odczuwania niczym nieuwarunkowanego szczęścia, chęć do swobodnego, naturalnego i spontanicznego wyrażania siebie, wyostrzenie uwagi, lepsza koncentracja, łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi, zdolność do przeżywania doświadczeń mistycznych, szczytowych, wyostrzenie intelektu. Wyostrzenie pamięci, łatwość w przywoływaniu wspomnień, zwiększona kreatywność, klarowność wyobraźni, wzmocnienie intuicji, polepszenie zdolności do planowania, wyznaczania i realizacji celów, zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości, załagodzenie neurotyzmu, większa lekkość i swoboda, poprawienie samopoczucia. Zerwanie przywiązania do nałogów, załagodzenie ruminacji, zwiększenie objętości szarych komórek mózgu i korynowej, łatwość w utrzymywaniu emocjonalnego i mentalnego balansu, zwiększenie odporności organizmu, szczególnie na stres, zwiększenie odwagi, łatwość w pokonywaniu własnych lęków i słabości, uzyskanie samorealizacji, oczyszczenie czakr realizacja kundalini, oświecenie. Kiedy rozpoczniesz swoją praktykę medytacji, z początku mogą pojawić się nieprzyjemne efekty uboczne. Takie jak zjawisko synestezji zmysłów, lęk przed śmiercią wynikający z uświadomienia przemijalności życia, nadwrażliwość na bodźce, derealizacja, depersonalizacja, stany dysocjacyjne, nihilizm, duchowy eskapizm, Forma ucieczki od życia w duchowość. Duchowy perfekcjonizm. Uznawanie doskonałości określonych cnót za jedynie akceptowalne ze względu na odczuwalny lęk i poczucie winy. Fantazjowanie. Nadmierne rozmyślanie lub przeciwnie, trudności w myśleniu. Wyrzuty negatywnych emocji, złości, gniewu, niepokoju, frustracji, lęku, poczucia winy, wstydu. Przywołanie stłumionych wspomnień z dzieciństwa i traum. Regresja wieku. Powrót do starych nałogów. Lenistwo. Izolacja od ludzi. Bóle głowy. Większe ciśnienie. Piszczenie w uszach. Efekty uboczne medytacji pojawiają się na skutek zmiany fizjologicznej struktury mózgu, pogłębienia świadomości ciała i percepcji oraz dezidentyfikacji od myśli. Jeżeli podczas Twojej praktyki doznasz jakichś niepożądanych objawów, zawsze możesz skrócić czas medytacji lub spróbować innej techniki. Jeżeli masz problemy natury psychologicznej, które uniemożliwiają praktykę lub czujesz, że nie jesteś na nią gotowy, proszę, abyś się do niej nie zmuszał i w razie potrzeby sięgnął opinii psychologa, lekarza. Często ludzie pytają mnie również o to, czy nie lepiej byłoby odrzucić wszelaką formę praktyki. Na rzecz wyłącznie uważności w życiu codziennym. Uważam, że sama praktyka nieformalna może być niewystarczająca ze względu na wysoce kompulsywny styl życia dzisiejszego społeczeństwa, ale to Tobie pozostawiam ostateczną decyzję. Już 15 minut medytacji dziennie może poprawić Twoją koncentrację, co przyczyni się do znacznej poprawy samopoczucia w perspektywie długofalowej. Pod koniec książki przedstawiam różnego rodzaju techniki i wskazówki odnośnie do tego, w jaki sposób zintegrować rozwój w życiu codziennym, aby nie dopuścić do negatywnych efektów ubocznych medytacji. Pamiętaj o tym, aby być czujnym wobec własnych zachowań i reakcji. W rozdziale trzecim proponuję prowadzenie dziennika obserwacji i zapisywanie ewentualnych spostrzeżeń jako formę autoterapii. Ćwiczenia te mają na celu przełożenie teoretyczne zawartości książki na praktykę w życiu codziennym.